Dobrze, bardzo dziękuję. Otwieram jakby drugą część posiedzenia zespołu. Teraz pan Józef Menes zaprezentuje analizę sprawozdań poświęconych określeniu wysokości strat wojennych, które poniosła Polska ze strony III Rzeszy Niemieckiej w następstwie II wojny światowej na podstawie analiz przygotowanych przez polskie urzędy państwowe. Bardzo proszę, panie Józefie. Dziękuję bardzo panu posłowi i zespołowi parlamentarnemu za możliwość prezentacji tej analizy. Dość dużo tekstu, dość dużo informacji. W związku z tym proszę o cierpliwość. Mam nadzieję, że to będzie na stronie internetowej zespołu, tak żeby można do tego materiału wrócić. Jak widzicie państwo, kilkakrotnie były podejmowane przez różne organy polskie próby wyliczenia, określenia tych strat wojennych, jakie ponieśliśmy ze strony III Rzeszy Niemieckiej. Ja w szczególności skoncentrowałem się na opracowaniach czterech, które istnieją historycznie i są najobszerniejsze. Ministerstwo Prac Kongresowych Rządu Polskiego w Londynie już w 1943 zaczęło pracę nad przygotowaniem takiej analizy, wychodząc z założenia, że koalicja aliancka wygra wojnę i trzeba być przygotowanym do sformułowania różnego rodzaju postulatów pod adresem przegranych, czyli Niemców i koalicji państw osi. Proszę zwrócić uwagę, że oni już to ministerstwo nazywali prac kongresowych. Zakładali, że dojdzie do kongresu pokojowego, w którym będą uregulowane wszystkie sprawy związane z wojną. I to było opublikowane w 1944 roku. Biuro Odszkodowań Wojennych przy Prezydium Rady Ministrów, to już jest moment powojenny. Dalej rok 1945-1947. Dalej Komisja dla Ostatecznego Ustalenia Szkód i Strat Wojennych w II Wojnie Światowej. To było w latach 1949-1951. Powstała taka komisja przy Ministerstwie Finansów. I w latach 1970-1974 komisja powołana przez Cyrankiewicza, tak zwany KOPON, Komisja do Opracowania Problemu Odszkodowań Niemieckich. Trzeba podkreślić, że kwoty, które tu prezentuję, są podawane w złotych z 1939 roku. I druga istotna informacja. Straty wyliczone są dla obszaru Polski w granicach 1945 roku bez ziem północnych i zachodnich. Czyli jak wiemy dla obszaru tak zwanych ziem dawnych, czyli około 210 tysięcy kilometrów kwadratowych. Ja to troszkę szerzej rozwinę. Oczywiście Ministerstwo Prac Kongresowych miało możliwość oszacowania strat tylko za okres pierwszych czterech lat wojny. Również te straty wyliczone przez Ministerstwo Prac Kongresowych nie obejmowało szacunków na terenie ziem zajętych po 17 września przez Związek Radziecki, a później również przez Niemcy. Są takie sugestie, że nawet wtedy już liczono się z tym, że raz, że był utrudniony bardzo dostęp do informacji, nie można było tego prowadzić, tych analiz, ale również liczono się z tym, że te ziemie będą utracone dla Polski. Także oni również skoncentrowali się w sumie na generalnym gubernatorstwie. I te straty za 4 lata wojny w milionach złotych 1939 roku wyniosły ponad 101 miliardów. Ważne jest, że w tym opracowaniu wystąpiły również straty związane ze śmiercią, z ofiarami śmiertelnymi. Oczywiście straty w dochodzie narodowym, straty w gospodarce narodowej, czyli również w poszczególnych kategoriach działów gospodarki narodowej, straty w majątku. Razem 101 miliardów, no ale trzeba podkreślić, że to nie jest oczywiście kompletny materiał. Między innymi odbiło się to na określeniu liczby ofiar śmiertelnych wojny. Mianowicie tą liczbę określono na 4 114 000
osób. Drugim chronologicznie było opracowanie Biura Odszkodowań Wojennych, powołane w 1945 roku, jak mówiłem. Oczywiście to poprzednie jest dostępne w archiwum aknowych, o którym mówiłem, Ministerstwo Prac Kongresowych. Również sprawozdanie Biura Odszkodowań Wojennych jest dostępne w archiwum aknowych. To była najobszerniejsza praca, jaką wykonano dotychczas w tym temacie. Kwota była łącznie określona na 258 miliardów 432 miliony według złotówki z 1939 roku i to było duże, obszerne opracowanie. Premier Mikołajczyk był w rządzie do lutego 1947 roku. Przy tych pracach brali udział również specjaliści z Ministerstwa Prac Kongresowych. Było świeże wspomnienie okupacji i wszystkiego, co Polska i Polacy doświadczyli ze strony Niemiec. W związku z tym była jak najlepsza atmosfera do prowadzenia prac. Dziesiątki tysięcy ludzi pracowało na rzecz BOW, ponieważ i ministerstwa tworzyły specjalne zespoły, i urzędy administracji państwowej, i administracji samorządowej, PZU, GUS. Także to było rzetelny materiał. No i straty bezpośrednie, czyli związane ze zniszczeniem kapitału rzeczowego i zabraną produkcją i usługami w okresie okupacji, było szacowane na ponad 88 miliardów złotych przedwojennych, ale również poświęcono dużo czasu na określenie strat pośrednich, czyli związanych przede wszystkim z utraconą produkcją w okresie powojennym wskutek zniszczenia kapitału i obniżenia rentowności, utracone nadwyżki produkcyjne osób uśmierconych i dotkniętych kalectwem i utracona produkcja wskutek obniżenia wydajności pracy ludzkiej i rentowności kapitału. To były te podstawowe pozycje, tak jak mówiłem, łącznie na 258 miliardów złotych przedwojennych. Ze względu na wagę tej tematyki zaprezentowałem również tablicę. Używam tutaj nazw, które występowały w sprawozdaniu BOW-u. Straty materialne wynikłe z wyniszczenia ludności, określone na ogromną kwotę 74 miliardów złotych 650 milionów. Tu występuje liczba 6 milionów 28 tysięcy osób ofiar śmiertelnych, inwalidztwo i ciężkie choroby, przede wszystkim gruźlica. Łącznie te straty zostały określone na 74 miliardy 650 milionów. Z kolei, jeżeli chodzi o straty bezpośrednie, tak jak mówiłem, 88 miliardów 800 milionów. W tej tabeli jest specyfikacja poszczególnych działów gospodarki narodowej, gdzie ponieśliśmy straty, w jakiej wielkości. Generalnie było określone to, że 38% majątku, substancji majątku narodowego zostało zniszczone w efekcie działań III Rzeszy. No, tu jeśli chodzi o sprzęt wojskowy, to 100%. Pozostałe pozycje wahają się od 30 do 60% naszej substancji majątkowej przedwojennej. W 1949 roku, i przy czym opracowanie BOW-u było dość szeroko opublikowane, było w formie książkowej, było znane. W 1949 roku powstała komisja przy Ministerstwie Finansów, która miała dokonać, jak tytuł tej komisji mówił, ostatecznego ustalenia szkód i strat wojennych II wojny światowej przy Ministerstwie Finansów. No niestety nie udało im się to zbyt dobrze. To już była zupełnie inna sytuacja polityczna. W 1949 roku powstało NRD ze strefy radzieckiej okupacyjnej. W 1950 roku NRD uznało granicę naszą zachodnią na Odrze i Nysie. No a efekt pracy był w 1951 przedstawiany. Także na przykład znowu w granicach tak zwanych ziem dawnych, ale mimo wszystko jest na przykład wtrącenie o zbrodni katyńskiej
która jest przypisana Niemcom. Oczywiście, znaczy tak mówię oczywiście, bo to czytam w tej chwili, ale już znikają określenia, które były w sprawozdaniu BOW-u, że to niemieckie zbrodnie, tylko już są hitlerowskie, bo pojawiła się koncepcja, że byli źli i dobrzy Niemcy, prawda? Dobrzy to byli ci w NRD. W związku z tym już się unika takich określeń jak Niemcy, tylko hitlerowcy. No zresztą w opracowaniu oni tam sięgają do XIII wieku, krzyżaków i tak dalej. Także to ewidentnie jest materiał już zabarwiony bardzo politycznie. Znacznym odstępstwem jest to, że jeśli chodzi o straty, utratę życia, podano 5 milionów 85 tysięcy osób. Doliczono również dzieci nieurodzone, traktując to jako pewien rodzaj strat biologicznych. Te 5 milionów 85 tysięcy, no to znacznie o milion odbiegało od liczby podawanej przez BOW. No i jeszcze nawiążę do tego, ale to jest dość istotna okoliczność. W późniejszych latach różni historycy podawali różne liczby ofiar śmiertelnych. Te liczby wahały się w granicach od właśnie 5 milionów tutaj przez Komisję przy Ministerstwie Finansów, 5 milionów 200 do 5 milionów 800 tysięcy ofiar. Oczywiście też w ramach, cały czas mówimy o tym, że w ramach Generalnego Gubernatorstwa, czyli nie licząc ofiar, które poniosły śmierć na terenie Związku Sowieckiego. I w związku z tym również, chociaż oszacowali te straty związane z ofiarami śmiertelnymi, to jest to znacznie niższa liczba, chyba zaniżona, bo nawet jeżeli się czyta ich opracowanie, to oni liczbę ofiar osób, które zginęły w obozach koncentracyjnych, to tam jest 1 100 000, jak wiemy, w samym Oświęcimiu było tyle ofiar, chociaż nie wszyscy byli obywatelami polskimi. Następna komisja to była komisja powołana przez premiera Cyrankiewicza. Był kontynuowany, czy właściwie wznawiany dialog z Niemiecką Republiką Federalną i w związku z tym ta komisja miała opracować nie tylko w sensie kosztów, ale również w sensie prawnym stanowisko rządu do rozmów z kanclerzem Niemiec. To jest bogate, obszerne opracowanie, niestety nie zostało w pełni wykorzystane. Już w 1972 roku właśnie zaczęto hamować pracę tej komisji i oni w zasadzie ograniczyli się tylko do podania strat bezpośrednich. Uchylili się od odkreślenia strat przede wszystkim związanych ze śmiercią polskich obywateli, argumentując to, że jest duża rozbieżność między danymi BOW-u a Komisji przy Ministerstwie Finansów. Tak czy inaczej uchylili się, ich raport jest niekompletny, a pracowali 4 lata. Skoncentrowali się tylko na stratach bezpośrednich. Jeżeli chodzi o to, to było to zbliżone do liczby podanej przez BOW, bo BOW podawał 88 miliardów, podczas gdy ta komisja KOPON 92 miliardy. I teraz zawarłem, żeby lepiej to wszystko zobaczyć, to skonstruowałem taką tabelę, gdzie można porównać wyniki dla poszczególnych wyników prac zespołów eksperckich. No jak widać, BOW rzeczywiście zrobił najpełniejsze badania, zamknął ten materiał, to jest materiał kompletny. Zresztą notabene zarówno Komisja przy Ministerstwie Finansów, jak i ta komisja do opracowania problemu odszkodowań niemieckich tak naprawdę bazowała na danych zebranych przez pracowników Biura Odszkodowań Wojennych, szeroko rozumianych, bo tak jak powiedziałem, z nimi współpracowało kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt tysięcy ludzi.
Pozostałe dwie komisje, które później powstały, oczywiście nie prowadziły już swoich badań w terenie, tylko bazowały na danych zarchiwizowanych przez BOW, analizując je w sposób krytyczny. Czyli komisja przy Ministerstwie Finansów dała też pełny materiał zamykający się kwotą 201 miliardów, czyli łącznie o 58 miliardów mniej niż BOW. Natomiast KOPON, jak widać, zakończył tylko na literze A, czyli na stratach bezpośrednich. No a Ministerstwo Prac Kongresowych próbowało działać w całym obszarze, no ale z oczywistych względów, raz, że nie objęli pracami sytuacji, która nastąpiła od połowy 1944 roku do końca wojny. No i również mieli oczywiście wyjątkowo trudne warunki do tego, żeby prowadzić takie prace, żeby zbierać dane na bieżąco. I takie są wnioski, jeżeli chodzi o prezentację tych czterech opracowań eksperckich. Niewątpliwie najtrudniejszą, najbardziej bolesną jest sprawa tych ofiar śmiertelnych. Na zespole parlamentarnym jesienią zeszłego roku profesor Wnęk określił liczbę ofiar śmiertelnych na ziemiach dawnych na 5 200 000. Na pewno będzie to jakiś problem, bo w opinii publicznej jednak funkcjonowała ta liczba 6 milionów ofiar. Jako podsumowanie jeszcze dokonałem przeliczenia tych strat podanych przez BOW na współczesne złotówki i dolary amerykańskie w oparciu o parytet US-amerykańskiego dolara, czyli zmianę siły nabywczej dolara. Tu w takim razie dostajemy na koniec grudnia 2018 kwotę 3 323 miliardów 436 milionów. Te straty wyrażone w dolarach amerykańskich przedwojennych to jest 48 miliardów 669 milionów, czyli przemnożone przez wskaźnik około 18 to jest 886 miliardów 262 miliony dolarów amerykańskich. To zgodnie z, tutaj można to sprawdzić na stronie internetowej Departamentu Pracy Amerykańskiego, Departamentu Pracy Biura Statystyki. I chyba to w tym momencie wszystko. W każdym razie dopiero teraz powstanie to opracowanie kompleksowe, które prowadzi zespół parlamentarny z pomocą Polskiej Fundacji Narodowej i to będzie właściwie pierwsze od 1947 roku pełne eksperckie, kompleksowe, rzetelne opracowanie obejmujące wszystkie kategorie strat. Miałem koncentrować się na sprawie strat, ale nadmienię jeszcze, że jeżeli chodzi o ewentualne odszkodowania, to opisywał to profesor Klawkowski w swoim opracowaniu odnośnie ewentualnych roszczeń osób indywidualnych, fizycznych, które poniosły straty z tytułu pracy przymusowej, czy pobytu w obozach, czy pobytu w gettach. I to było w latach 70. przez profesora Klawkowskiego przygotowane. W samych ustaleniach jałtańskich i poznańskich było zapisane w ten sposób, że Niemcy zapłacą 20, szacowano, że 20 miliardów dolarów, z czego 10 miliardów dolarów miało przypaść na Związek Radziecki, a my w ramach tych 10 miliardów mieliśmy dostać 15%, czyli 1,5 miliarda dolarów przedwojennych. Te reparacje miały być ściągane ze strefy radzieckiej okupacyjnej i państw innych, które zajął Związek Radziecki po II wojnie światowej. Realnie to ulegało zmniejszeniu z 15 do 7,5%, a później mamy ten 53 rok i dyskusję o tym, czy się Polska zrzekła, czy się nie zrzekła. Naszym zdaniem błędnie to wszystko było przeprowadzone, nie weszło do obiegu prawnego.
Wypłacono nam w 57, było podsumowanie, otrzymaliśmy 231 milionów dolarów amerykańskich, przy czym obok była klauzula, ta słynna klauzula dotycząca eksportu polskiego węgla do Związku Radzieckiego, gdzie straty, tam przyjmowano cenę 1 dolara 22 centów za jedną tonę węgla. Straty na tym eksporcie wyniosły dla Polski kilkaset milionów dolarów, a więc znacznie przekroczyły wartość tych reparacji, które my odzyskaliśmy poprzez reparacje, które ściągał Związek Radziecki. Ta liczba się waha od 400 do 800 milionów strat. Różni autorzy podają różną wielkość. Także dziękuję bardzo za uwagę. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję panie Józefie. Naprawdę wykonał pan gigantyczną pracę, bo zebrał pan jakby wszystkie publikacje i wszelkie prace, które zostały wykonane na przestrzeni ostatnich 80 lat i w zasadzie pan podsumował i porównał, także to wielki szacunek dla pana wysiłku. Rzeczywiście w tym kontekście jedynym takim pełnym dokumentem był dokument z BOW-u z 1947 roku i mam nadzieję, szanowni państwo, że nasz raport, który będzie w tym roku opublikowany, będzie drugim takim pełnym dokumentem, który już z perspektywy 80 lat dokona opisu i szacunku strat ludzkich i strat materialnych Rzeczpospolitej. Bardzo proszę. Przepraszam najmocniej, dla porządku i rzetelności dodam, że były jeszcze opracowania przygotowywane przez Główny Urząd Statystyczny. W 1994 roku GUS wydał historię Polski w liczbach, a w 2015 roku na 70. rocznicę zakończenia wojny była wydana publikacja 1939-1945 Pro Memoria. Ale to były publikacje bazujące na danych przede wszystkim właśnie BOW-u, ale również cytujące inne, przede wszystkim z komisji przy Ministerstwie Finansów. Tak, oczywiście. No, natomiast jakby były cztery raporty, gdzie próbowano szacować straty i tak naprawdę tylko jeden raport zakończył się jakby sukcesem. Pozostałe jakby niedokończono z różnych powodów politycznych czy też ekonomicznych. Także szanowni państwo, dziękuję państwu za udział, za obecność. Dziękuję panie Winicjuszu za to, że do końca pan tutaj z nami został. Dziękuję tutaj również pani. Także widzicie państwo, że oprócz tych tematów, gdzie staramy się badać tą ścieżkę roszczeń indywidualnych, również staramy się na sprawę patrzeć globalnie i kompleksowo i także to jest przedmiotem prac naszego zespołu. Także dziękuję ekspertom, dziękuję parlamentarzystom, dziękuję tutaj państwu Fundacji Narodowej, dziękuję mediom i do zobaczenia. Zamykam posiedzenie zespołu. Dziękuję bardzo.